W bogatej kolekcji brakowało do tej pory dwóch medali. I medalu Igrzysk Olimpijskich, medalu Mistrzostw Świata. Ten ostatni medal zdobyłaś ostatnio. Co czujesz w tym momencie, jak już jesteś tu w Polsce, jak już ten niesamowity, ogromny medal wisi na twojej szyi? No oczywiście się bardzo cieszę, tak? To jest długo wyczekiwany medal Mistrzostw Świata. Jak mama mi napisała w wiadomości, do 3 razy sztuka, tak? Bo już po raz trzeci walczyłam bezpośrednio o medal Mistrzostw Świata i za trzecim razem się udało. To była ostatnia impreza w tym roku dla mnie i tym bardziej się cieszę, że mimo takich ostatnich dużych wahań w mojej formie i też dużych niepowodzeń, zakończyłam ten rok szczęśliwie i mam nadzieję, że ten koniec będzie takim tylko początkiem tego, co dopiero przede mną najlepsze i najważniejsze. Jak wcześniej wspomniałeś, brakowało mi medalu Mistrzostw Świata. Medal Mistrzostw Świata jest. Teraz nie ukrywam, podejmę walkę i powalczę o kolejny medal, którego jeszcze nie mam w kolekcji, o medal olimpijski. A czy jak się generalnie tak czułaś pod takim względem czysto fizycznym, wchodząc do tych walk? Ja się czułam bardzo dobrze, tak, pod względem fizycznym i pod względem psychicznym. Znaczy nie ukrywam, niewiele czasu miałam na przygotowania do Mistrzostw Świata. Dziś złapałam kontuzję po drodze, dosyć późno rozpoczęłam swoje przygotowania. I też do końca nie byłam pewna, czy mi się uda przygotować, tak, z tym moim problemem zdrowotnym. Jak widzicie, prezentowałam się znakomicie, tak, być może troszeczkę zeszła ze mnie taka presja, która wcześniej ciążyła w pierwszej części roku, gdzie uważam, że potrafiłam naprawdę zrobić dobre walki, a gdzieś jednak jakiś błąd popełniałam i nie przewoziłam tego, co powinnam, a tutaj wszystko zagrało tak, jak trzeba, tak? Właśnie wchodziły wszystkie koronne akcje tak naprawdę. Gdziekolwiek, jakąkolwiek akcję techniczną wykonywałeś, to właściwie wszystko wchodziło. Przeprowadzenie, rzut przez ramię, wszystko. Zgadza się. Prawie każdą akcję, którą spróbowałam, wszystko się udało. Był moment, tak, było tempo. Była rozwaga, tak więc to mnie bardzo cieszy i też zawsze jest tak, że jak na turnieju wchodzi mi ramię, to znaczy, że jestem w formie.